Mateusz Kaniowski, nazywam się Damian Janikowski, witam serdecznie. Ma się, ma, cześć. Jak Kurczę, strasznie. Dobrze. Ja tak całkiem serio, jak nastawienie przed jutrzejszą walką? Dobrze, uśmiech wrócił, żyję, nawadniam się, jest dobrze. Wiele osób twierdzi, że wasza walka to będą zapasy kontra BJJ. Czy ty też uznajesz, że tak właśnie to będzie, czy jednak zawodnicy MMA jesteście już tak bardzo doświadczeni i pełnowartościowi, że możecie walczyć w każdej płaszczyźnie? Myślę, że będziemy walczyć w każdej płaszczyźnie, tym bardziej, że jakby ja nie pokazuję też jakby swoich umiejętności parterowych, a Tomek pomimo tego, że jest jakby mistrzem czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu, jakby nie wykorzystuje tego, tak? Jakby we wszystkich jego walkach, które oglądałem, które widziałem, które znam. Oczywiście parter ma bardzo dobry, bo trenowaliśmy razem, nawet przecież uczyłem się od niego wielu rzeczy, no to on bije się w stójce, no jakby trochę jakby w stójce i zapasami gdzieś tam obala, do siatki dopycha, także tego jiu-jitsu tak nie wykorzystuje. No właśnie, powiedziałeś, że się od niego uczyłeś, a on użył w waszym trailerze takich słów, że przez tyle lat nie nadrobisz tego, co on robi już tak wiele lat. Jak to wyglądało te 3 lata temu, kiedy trenowaliście jeszcze razem? No na pewno w całkiem innym miejscu byłem, inaczej się biłem, nie miałem jakby kondycji na 3 rundy, nie miałem jakby doświadczenia też takiego, bo przez te 3 lata przecież zrobiłem chyba już 6 walk, czy nawet 5. Także ja cieszę się, że zapamiętał mnie takiego, jakim byłem 3 lata temu, bo teraz nie wie, z czym się mierzy. No właśnie, to też mnie zastanawia, bo to jest taka dziwna zależność, że nagle walczysz z gościem, który wtedy był już wysoko, a ty dopiero zaczynałeś. Czyli chcesz mi powiedzieć, że w takich sparingach jemu szło dużo lepiej? Czy to był wyrównany poziom? Znaczy wiadomo, no gdzieś tam na jakąś korzyść w jego stronę na pewno to szło na treningu, gdzieś to wyglądało, aczkolwiek nieraz mieliśmy na pewno jakieś rundy zadaniowe, które gdzieś tam odczuł i były jakby na moją stronę, także no dobrze wiedział, znaczy dobrze wiedział. Tak to gdzieś tam wyglądało, no minęły te 3 lata, on jest w innym miejscu, ja jestem w innym miejscu i pewnie się okaże to wszystko w sobotę. Przez te 3 lata nic nie robiliście razem? No nie mieliśmy okazji, już nie pamiętam, czy to 3 czy 2 lata, no po prostu nie mieliśmy okazji, tak? Tomek wrócił do siebie, do domu, do Gliwic, tam do tych, do Katowic, tam się fajnie klub im jakby ułożył, rozrósł. Wiadomo, że też tych walk chciał też mieć więcej, jakieś kontuzje tam łapał, potrzebował tej walki, no i zgłosił się na ochotnika, nie? A czy w jakimś stopniu nie jest to dla ciebie obciążające psychicznie, że walczysz z gościem, który no wcześniej sobie radził lepiej? Nie. Masz taką pewność właśnie? Wręcz przeciwnie, jestem bardzo zadowolony, że będę bił się z Tomkiem. Mnie to właśnie tak zastanawia od środka, od klubu, no bo jednak trenerzy znają go doskonale, teraz to twoi trenerzy i to oni znają jego najgorsze strony, które są w stanie ci przekazać. No tak, ale wiadomo, że mógł też wyeliminować to, tak? Jakby znamy jego styl, wiemy jak się bije. Za dużo pewnie nie zmienił, no bo jest to jakby stary, już ułożony zawodnik, który jakoś mega drastycznie się nie zmienia, no a ja, u mnie cały czas z miesiąca na miesiąc coś nowego powstaje. Gdzie jest twój limit? A ja nie wiem, gdzieś tam jest. Bo dostajesz strasznie trudne wyzwania w ostatnich walkach w KSW i zastanawiam się, którędy to ma być wszystko prowadzone. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zrobić dobrą walkę, z dobrym zawodnikiem, z dobrym nazwiskiem, żeby był jakby rozgłos w Polsce, w Europie i na świecie i żeby dawać dobre show i to jest jakby dla mnie najważniejsze. I nie miałem czasu na budowanie kariery w ten sposób, żeby brać jakby mniejsze organizacje, słabszych zawodników na podobnym rekordzie jakby do mojego i na nich budować. Oczywiście jest to wskazane, żeby tak robić, no bo nie wiem, po iluś tam walkach amatorskich idziemy do walk zawodowych, robimy powoli walki zawodowe, załóżmy je wygrywamy, aż w końcu idziemy bić się z zawodnikami już na bardzo wysokim poziomie. No jakby nie miałem na to czasu, od razu stawiałem jakby otwarte karty, że chcę się bić z dobrymi zawodnikami, z mocnymi zawodnikami i to nawet przegrywając z nimi po prostu traktowałem to jak bardzo dobrą lekcję, tak? Bardzo dobrą naukę, z której trzeba wyciągnąć wnioski i też jakby 6 wygranych moich walk, to nie są ze słabymi zawodnikami. Może gdzieś tam jeden był taki słabszy gdzieś tam zawodnik, no ale wszyscy... Chyba w debiucie, tak? No, nie, mówisz o Tony Jaysie. Ale jakby wszyscy jakby na papierze i jakby na takim nawet z kilkuletnim stażem byli dużo lepsi ode mnie. Nie, też uważam, że dostajesz bardzo. Potrafiłem z nimi wygrać i w sobotę zrobię to samo. Pytanie, czy zapaśnik będzie obalał parterowca, który jeszcze uczył cię parteru?
Tak, a dlaczego nie? Jakby ja się nie boję parteru, nie? Jakby wiem gdzie mam swoje ręce, wiem jak się w jakiś sposób zachowywać w różnych sytuacjach. I trzeba też pamiętać o tym, że jak się spada do parteru, to nie tylko robimy jiu-jitsu, ale też uderzamy, więc zawsze ktoś, kto tylko będzie używał jiu-jitsu, może się narazić na to, że zostanie uderzony. Wtedy te jiu-jitsu już nie ma jiu-jitsu wtedy trzeba bronić się przed uderzeniami. Zastanawiam się też podział kursów, bo nie wiem, czy w ogóle zwracasz uwagę na takie rzeczy? Widziałem, że chyba jakby faworytem jestem w tej walce. To ogromnym, nie takim, że troszeczkę. No to trzeba ustawiać zawsze dwa kupony, zawsze na tego wygranego i na przegranego i zawsze któryś tam się trafi, nie? No za ciebie można wygrać bardzo mało, ale znowuż za Tomka można wygrać aż 3,50, to są w ogóle niesamowite kursy. Trzeba też poczekać do jutra, do wieczora, może też się w jakiś sposób zmieni. Na razie to pewnie bukmacherzy też wiedzą, jak to napędzić. Ostatnio powiedziałeś, że mógłbyś wejść w zastępstwo bodajże do Roberto Soldicia, czy cokolwiek pomyliłeś? Dobrze mówię. Dobrze mówisz, tak, bo jakby ja też liczyłem na to, że w grudniu zawalczę, tak, i też byłem w formie, byłem też w treningu, no i pomimo, jak i tak pokrzyżowały się plany federacji, tam jedna gala chyba im wypadła, no i jakby rozmawiając tutaj z włodarzami i będąc gotowy, no to powiedzieli, słuchaj Damian, dobra, to zrobimy tak, no wiadomo, prawdopodobnie tak się nie stanie i też wiedziałem, że tak się nie stanie, ale jeżeli wypadłby na przykład Mamet, czy wypadłby na przykład Roberto, no to wtedy wchodzisz od razu w zastępstwo za tego zawodnika, bo za tego. Powiedziałem, że super, jak najbardziej, no i tak po cichu gdzieś tam liczyłem nawet, że coś takiego się stanie. No właśnie. W sensie nie super, jakby tak się stało, bo to dla mnie po prostu była kolejna fajna gala na pewno, kolejna jakaś tam lekcja, kolejne doświadczenie, no i wykonana praca. Wielu widzów na pewno zastanawia się, dlaczego chciałbyś mieć walkę z Roberto Soldiciem, widząc to, co on robi z rywalami. Ja tylko mówię, że widzowie są ogólnie często zaskoczeni. Nie, widzowie to czytają nagłówki, które tutaj reporterzy czy jakieś wydawnictwa w jakiś sposób piszą, że Damiano chce się bić z Roberto. Ja tylko powiedziałem, że po prostu nie odmówiłbym tej walki. No bo ja nikogo do walki nie wyzywam, jeszcze nie mam takiego zwyczaju wyzywać zawodników, więc na pewno Roberto by mnie wyzwał, bo to by było bez sensu, ale jeżeli miałbym taką propozycję, to nigdy w życiu bym jej nie odmówił, bo przecież to, żebym przegrał, to może bym przegrał, ale każdy zawodnik wychodząc do walki wierzy w to, że wygra, tak? Przede wszystkim każdy ma charakter, każdy ma, te, jak to się mówi, tak zwane jaja i nikt nie pęka, tak? Wychodzimy i się bijemy, robimy to, co najbardziej, co najlepiej umiemy, no. Czyli bezproblemowo. Jasne, bezproblemowo. Okej, czyli to jest kolejny przystanek w drodze po pas mistrzowski w takim razie? Też nie myślę o pasie, jakby no najważniejszym dla mnie celem są jakby z walki na walki kolejne wygrane, także to też może być tak, że po prostu jak wygram z Tomkiem, no to też poczekam na walkę albo na przegranego, albo na wygranego, jeżeli będzie się bił Pawlak właśnie z Kęsikiem, to albo trzeba będzie wziąć się rewanż, albo trzeba będzie zawalczyć z Kęsikiem, z którym jeszcze się nie biłem, tak? No i temat waszej walki już ze 3 lata chodzi. No i też są zawodnicy jeszcze inni, z którymi gdzieś tam nie walczyłem i zobaczymy, co będzie dalej, no na pewno najważniejsze jest to, żeby wygrać tą teraz najbliższą walkę. Bardzo fajnie się ogląda twoje highlighty, kiedy rzucasz suplesami swoich przeciwników, ale pamiętam też, kiedy chyba zabrałeś głos, że jednak to bardzo męczy i że nie jest to aż tak efektywne, jakby mogło być. Pytanie, czy ty dalej chcesz bawić się właśnie w takie piękne rzuty, czy jednak będziesz traktował to bardziej już kondycyjnie, żeby tak nie robić? Znaczy to zależy, bo po dwóch walkach, jakby z Jokerem fajnie to bardzo wyglądało, nie bolało go, no bo jednak rzut był na tyle elastyczny, na tyle on upadł, deski są miękkie, materace są miękkie, że gdzieś tam po prostu jakby tego nie odczuł, tyle, że zapunktowałem w jakiś sposób. Fajnie się to oglądało. No z Szymonem jak biłem się, no to już nie rzucałem przez siebie, tylko rzucałem do boku, ale to dawało mu możliwość bardzo szybkiego odbijania się kolanami, rękoma i wstawania do góry, więc to jest bez sensu. To teraz myślę, że jedyną rzeczą, jeżeli miałbym rzucić, a jest to też możliwe, to po prostu jak najwyżej unosił swojego przeciwnika i kierował go później głową, jakby obojczykiem głową w dół, żeby jednak zrobić mu jakąś małą krzywdę, żeby jakby to przeważyło żeby to po prostu przeważyło bardziej na moją wygraną i w ten sposób bym to robił, ale mam już inne troszeczkę patenty. Rzucać będę, jeżeli będę miał dobrze, będę się czuł, będę miał możliwość, że mogę to zrobić, to żeby zrobić dobre show, to rzucę, a normalnie, przepraszam, w walce, bijąc się, mam już jakby inny sposób na sprowadzenie tej walki do parteru. Dobra, to zobaczymy jutro, jak to będzie. Bardzo dziękuję za wywiad. Trzymajcie się, dzięki.